Hej, trzymanko wszystkim, ja jestem Mateniu i dzisiaj chciałbym otworzyć z wami Pixelboxa, pokażę wam co tutaj jest. Jest to temat czerwcowy, bo no mamy czerwiec. Nie mam pojęcia co znajduje się w środku, jest to dla mnie taka niespodzianka trochę. I zaraz się przekonamy, no będę to otwierał. Nie wiem czy potrzeba, nie potrzeba do tego żadnych noży. Muszę przesunąć jeszcze ten mikrofon, bo mi troszkę będzie przeszkadzał. W sumie go tutaj tak postawiłem, żeby mnie dobrze było słychać, ale mam nadzieję, że jak go odstawię tutaj, to też będzie dobrze. Okej, dobra. No to otwieramy. Będziecie w sumie pierwszymi, którzy to zobaczą. O Jezus. Jezus. Dobra, przekręcę to w ten sposób, żeby było więcej widać. Dobra, mamy tutaj takie zakrycie, no to jakby nie patrzeć, muszę czymś to zakryć. Nie. Myślałem, że mi się uda otworzyć to bez rozdupczania rzeczy, ale niestety... Jak to ze mną jest, musiałem coś rozwalić. No ale to jest jakaś tam, kurde, nie wiem. Jakiś papier kolorowy. No i dobra, co my tutaj mamy? To jest bluzka. Pierwsza rzecz to jest bluzka. I to jest z Mario, z tego co się orientuję. Tak, tutaj jest Mario, sami sobie zobaczcie. Pyk. Mario, jakieś serduszko. Teraz to otworzę i zobaczymy. Ale to potem. To na razie tylko tak pokażę wam. Że jest coś takiego. Lecimy dalej. Ja cię kocham to. Dobra, zakładam te skarpetki. Nie mam ich na razie na sobie. Żadnych, więc zakładam te. Czekajcie, muszę to profesjonalnie otworzyć. Oczywiście zębami. Uwaga, jeszcze chwila. Okej, otworzyłem. Juhu, jest moc. Dobra, i patrzcie. A nie, one są strasznie długie. Myślałem, że są krótsze. Czerwone skarpetki z tym grzybkiem. Z Mario. Zajebiste. Ciężko raczej będzie w nich chodzić, przynajmniej w lato. I ogólnie będzie ciężko w nich chodzić, bo są trochę takie. No, nie dla każdego, że tak powiem. Dobra. Mamy tutaj bryloczek. To jest bryloczek Game Boya. Sami sobie luknijcie, jak to wygląda. Bryloczek Game Boya. Fajne, otworzę to. Od razu, nie tak jak z koszulką. Tylko strasznie... O Jezus, mikrofon uderzyłem. Przepraszam, mikrofonku. Mam nadzieję, że wszystko dobrze dźwięk zbiera. Dobra. To odczepię. Dobra. Fajnie zrobiony ten Game Boy jest. Chociaż... On jest taki gumowy. Myślałem, że on jest z plastiku, ale fajnie, gumowy jest. I dosyć duży. Nawet nie jest taki lekki. Więc tak do kluczy to nie wiem, czy on się nada. Ale bardzo fajna, fajna sprawa sobie. Luknijcie tutaj. Można przyczepić do kluczy i w ogóle. Ale fajnie zrobione, naprawdę. Przypomina Game Boya, miałem kiedyś takiego. Więc, ach, wspomnienia. Dobra, co my tu mamy dalej? Jakaś taka tarcza, coś jest w środku. Może jakieś cukiereczki, może chcieli mnie otruć. Zaraz sprawdzimy. Nie mam noża żadnego, więc muszę to otwierać po staropolsku. Dobra, co tutaj jest? Zelda Mints. Aha, czyli to są po prostu te miętówki. Od Zeldy. Zelda mi zrobiła takie miętóweczki w takim opakowaniu. Opakowanie bardzo fajne, szczerze mówiąc. Dobra, zaraz musimy to skosztować. Zobaczcie, takie małe piksy. Dobra, może będę miał jakieś fazy. Hehe. Dobra, spróbuję. No faktycznie miętówki. Pewnie sobie je zjem gdzieś poza odcineczkiem. Dobra, co tu dalej mamy? Witaj fanie retro. Oto jedyna w swoim rodzaju przypinka, dostępna tylko w czerwcowym Pixelboxie. No, super. Już ją otwieram. To taka dyskietka. Patrzcie. Uwaga, wyjmuję. Taka przypineczka. Pixelbox 06-2016. Czekajcie, bo w ogóle mi nie mam autozooma. Tak teraz sobie ogarnąłem. Ale trudno, jakoś to widzicie. Fajna. Tylko ja ogólnie nie jestem fanem przypinek i jakoś z nich nie będę korzystał raczej. Ale zawsze fajnie mieć coś takiego. Dobra, tutaj zaraz zobaczę jaka jest... Och, ja pierdolę, le. Przepraszam, że użyłem takiego słowa. Ale... Jest portfel, to wygląda jak portfel przynajmniej. Tak, to jest portfel, który jest PlayStation 1. Wzorowany na PlayStation 1, patrzcie. Czekajcie, odczepię to. Wyjmę. Nie wiem. Fajna opcja, ale no... Raczej bym takiego portfela... Nie, ze sobą nie nosił, troszkę przypałowo. Ale ogólnie pomysł zajebisty, naprawdę. Patrzcie, tutaj są takie przegródeczki. Nie ma, a nie, są na, jest na kartę kredytową, jest na tam jakieś inne rzeczy. Wszystko tutaj jest, co się przyda, jest suwaczek też.
Proszę bardzo. O. Ale naprawdę zrobiony zajebiście. Czekajcie, zapnę i wam go pokażę. O. Tak nawet. Super jest. Super sprawa, naprawdę. Dobra. Coś tutaj jeszcze jest? Nie, tutaj już są same jakieś takie śmieszne gąbeczki. Oto lista rzeczy, które powinny być w tym Pixelboxie. Prototyp giętkiego Gameboya. No to zgadza się, jest coś takiego. Licencjonowany brelek w kształcie Gameboya, zgadza się. Podręczna konsola na pieniądze. Czyli licencjonowany portfel w kształcie PlayStation. Pierwsze skarpetki z grzybów. Czyli licencjonowane skarpety z gry Super Mario. To też było, zgadza się. Koszulka z hydraulikiem, a właśnie. A właśnie. Dobrze, że mi przypomnieli. Kurde, nóż by mi się przydał. Czy to ma otwarcie jakieś? Dobra, jest. Ja sobie zaraz jakoś tutaj poradzę. Bez noża, bez żadnego problemu. Opa. Mamy koszulkę z Mario. Zaraz ją sobie przyodzieję. Okej, dobra. Tak ona wygląda. Mario Bros. Entertainment System Nintendo Super. Fajnie zrobiona jest ta koszulka. Podoba mi się. Tutaj jest chyba nawet, że oryginalny i tak dalej. Zaraz zobaczmy. Nintendo has approved and guaranteed that the quality of this product. No właśnie, czyli to wszystko jest w 100% oryginalne. Nie ma żadnej podróbeczki. Super koszulka. Nawet ją sobie teraz mogę założyć. Ale to potem założę. Nie będę się teraz rozbierał. I tak, to wszystko w sumie. Nic tutaj już chyba nie ma. Jeszcze tutaj coś jest napisane może? A, dropsy mocy są i magiczna dyskietka. Tak, wszystko tutaj było. Nic się nie zgubiło podczas przesyłki i tak dalej. Więc... Więc to wszystko chyba. Jezus, jaki tutaj mam teraz pierdzielnik na tym... monitorze. Jakim monitorze? Na biurku. No i tak, to był Pixelbox czerwcowy, tak? Czerwcowy, żebym się nie pomylił, sprawdzę. Czerwcowy. Zgadza się, jest to Pixelbox czerwcowy. I link będziecie mieli do kupna czegoś takiego w opisie, więc jeżeli wam się spodobało i chcielibyście mieć coś takiego dla siebie i co miesiąc dostawać taką paczuszkę, to polecam sobie to zakupić. Nie jest bardzo drogie. I oczywiście to jest z Polski, więc to też jest fajne. I to byłoby na tyle, ludzie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał i trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Teraz wam pomacham. Pa, pa.